pasja. No, zimno jest zdrowe. I faktycznie zaraziła mnie żona, która zaczęła ze mną morsować. Wciągnąłem swoją chrześnicę 11-letnią. W tym roku może syn 2-letni zacznie z nami morsować. Dwa eventy się odbywają, nasze regularne morsowanie, które mamy co niedziela o godzinie 11, gdzie wprowadzamy świeżaków. Spotykamy się też z innymi morsami przyjezdnymi z różnych miejscowości, nie tylko z Dąbrowy Górniczej. Natomiast oprócz tego prowadzimy też Pogoria Ice Beavers, czyli drugą edycję zawodów w zimowym pływaniu, które są jedną z rund lodowego Pucharu Polski Ice Cup Poland. Dystansów jest 5. Od Królewskiego zaczynając, czyli na 1 km, na 1000 metrów, 500, 250, 100 oraz 50 metrów, które są dobre dla osób początkujących. Zawodnicy przyjechali tutaj z całej Polski. Tak jak mówiłem wcześniej, jest to jedna z rund Ice Cup Poland, więc oni jeżdżą praktycznie teraz co tydzień, można powiedzieć, po całej Polsce i biorą udział w takich zawodach. Wygrana główna na koniec jest wręczana, nie wiem jeszcze jaka. U nas jest to pamiątkowy medal, puchar w formie klocka drewnianego, no bo jednak Ice Beavers, czyli lodowe bobry, dyplom. No i satysfakcja niesamowita z dokonania czegoś niezwykłego. Niektórzy morsują, też im to sprawia przyjemność. No, kwestia chyba upodobań indywidualnych. Jednemu się podoba morsowanie, innemu zimowe pływanie. Jeszcze nie robimy jedno i drugie, także myślę, że nie ma reguły. No, zależy naprawdę od osoby. W czym pan dzisiaj startuje? W sensie w kilku kategoriach, w jednej, jak to wygląda? No, dosłownie teraz start na 500 metrów, a później 250 jeszcze. 4 lata temu zaczęliśmy morsować i stwierdziliśmy, że stanie w wodzie jest nudne i zaczęliśmy pływać. No i tak od teraz drugi sezon, kiedy startujemy w zawodach, a pływamy powiedzmy trzeci.